kochani, witajcie serdecznie. Ja dzisiaj zapraszam Was na pogadankę, na takie moje przemyślenia a propos czasu, jak go odzyskać. Kiedy byłam w pierwszej ciąży, czas mi leciał niesłychanie. Opowiadałam Wam chyba wielokrotnie w filmach, że mam takie wrażenie, że po prostu czas ucieka mi między palcami, ale liczę, że jak mu się syn urodzi, to w końcu tego czasu będzie więcej. I powiem Wam, że w ogóle tak nie było. Czasu zaczęło mi ubywać jeszcze więcej, bo wiecie, przybyły nowe obowiązki. Natomiast najgorszy był problem w tym, że po prostu nagle poczułam, tak jakby moja doba się skróciła. Po prostu tego czasu było na wszystko mniej, obowiązków więcej. I zaczęłam żyć, wiecie, tak z dnia na dzień i bardzo mnie to zaczęło tak przytłaczać, bo chciałam mieć też czas na różne inne rzeczy, a nie tylko na obowiązki, a niestety tego czasu nie było. I od jakiegoś czasu zaczęłam sobie po prostu, zaczęłam się przede wszystkim zastanawiać nad tym, dlaczego tego czasu mam mniej i zaczęłam eliminować rzeczy, które po prostu wpływały właśnie na to, że cały czas byłam zajęta czymś, co w gruncie rzeczy było nieistotne, a zajmowało mi bardzo dużo czasu i znalazłam w końcu taki złoty środek między obowiązkami a odpoczynkiem, czy jakimś tam, wiecie, hobby. I dzisiaj opowiem Wam właśnie o takich moich prostych sposobach na to, jak odnaleźć swój czas, jak go odzyskać. I mam nadzieję, że te moje proste porady Wam się przydadzą. Tu nie będą rzeczy jakieś niesamowicie odkrywcze. Natomiast jakiś czas temu dostałam właśnie bardzo fajny komentarz od jednej z Was, że czasami takie proste rzeczy trzeba właśnie usłyszeć od osoby, wiecie, obcej, czy wiecie, od jakiejś osoby z boku, żeby do nas one dotarły i chcielibyśmy coś, wiecie, zmienić w swoim życiu. Więc dzisiaj nie spodziewajcie się jakichś nie wiadomo jak odkrywczych rzeczy, natomiast mimo wszystko mam nadzieję, że na moim przykładzie będę Wam mogła pokazać, że ten czas da się odzyskać, da się go w ciągu dnia mieć więcej, szczególnie na jakieś takie rzeczy, które Wam sprawiają przyjemność, nawet jeżeli się pracuje, albo jesteście rodzicami, albo macie, wiecie, dużo innych zajęć, na przykład jesteście studentami i siedzicie długo na uczelni, więc weźcie sobie coś do picia, ja sobie przygotowałam herbatę, będę w międzyczasie popijać, bo na pewno złapie mnie nieraz zadyszka i nieraz właśnie zaschnie mi w gardle. No i co? Zaczynamy. Pierwszy punkt, z jakim miałam zawsze największy problem, to to, że ja bardzo często przynosiłam pracę do domu i nie w takim sensie, że jakieś zajęcia właśnie, które robiłam w pracy, przynosiłam je do domu i musiałam się nimi właśnie po godzinach zająć, tylko był to problem z moją głową, czyli po prostu sprawy właśnie zawodowe przynosiłam do domu. Cały czas rozmyślałam o pracy, zastanawiałam się nad różnymi rzeczami, cały czas gdzieś nie umiałam się przestawić, wiecie, na taki tryb domowy. Do tego w mojej poprzedniej pracy pracowałam z bardzo dużą ilością Polaków, co sprawiało, że gdzieś tych ludzi się cały czas po tej pracy spotykało i wiecie, jeśli chodzi o spotykanie się z ludźmi z pracy, po pracy, nie ma w tym nic złego, szczególnie jeżeli tworzycie fajne tym i lubicie po prostu, wiecie, wspólne spotkania. Natomiast jeżeli na tych spotkaniach dalej się mówi o pracy albo się rozmawia o ludziach z pracy, no to to już jest coś nie halo. Rozumiem takie spotkania, wiecie, na luzie, jasne, zawsze gdzieś ten temat pracy się pojawia, ale kiedy się rozmawia tylko i wyłącznie na ten temat, czy właśnie na temat osób, które z Wami pracują, to już jest coś moim zdaniem nie za bardzo. Dlatego ja właśnie w poprzedniej pracy cały czas odczuwałam, że ja po prostu z tej pracy nigdy nie wychodzę. Nawet będąc w domu, gdzieś cały czas się toczyły właśnie rozmowy na temat tego, co się zdarzyło i tak dalej, więc nie umiałam sobie z tym poradzić. Na szczęście, po pierwsze zmieniłam pracę, a po drugie w końcu zaczęłam myśleć, że praca to praca, dom to dom. Problem jest wtedy, kiedy macie taką pracę, którą musicie wykonywać też właśnie po godzinach albo być pod telefonem. I tutaj Wam polecam serdecznie, będzie to na pewno na początku bardzo trudne, ale żeby sobie rozgraniczyć czas, który macie właśnie w domu i czas, który poświęcacie jeszcze dodatkowo na pracę właśnie będąc w domu i zaznaczyć wśród współpracowników, czy dać znać pracodawcy, że jesteście, wiecie, dostępni w tych, a w tych godzinach. Ja wiem, że to często się wydaje wręcz być
wiecie, nie do przeskoczenia. Ja mam taką sytuację w rodzinie, że pewna osoba po prostu no nie jest w stanie, wiecie, jakby przegadać szefowi, że weekend to jest weekend i wtedy się odpoczywa, a nie odbiera telefony właśnie służbowe. Wiem, że takie się sytuacje zdarzają i bardzo ciężko jest właśnie z tym zrobić porządek. Natomiast myślę, kiedy postawicie takie sztywne właśnie granice, których nie będziecie sami przekraczać, to w końcu wasi właśnie współpracownicy, czy też właśnie szef, zrozumieją w końcu, że macie też życie właśnie prywatne. Więc u mnie było to właśnie problematyczne, że ja myślałam o pracy i cały czas gdzieś w tej pracy właśnie byłam, nazwijmy to, duchem. Natomiast wiem, że wiele z was ma też ten problem, że po prostu musi pracować i na etacie, wiecie, gdzieś tam w firmie i też pracować w domu. I to jest problematyczne właśnie, że ciągle gdzieś te życie zawodowe się przeplata z tym prywatnym. Więc polecam zrobić sobie taką właśnie granicę sztywną. Wiem, że właśnie w niektórych przypadkach może być to bardzo trudne, ale uwierzcie mi, że warto. Kolejna sprawa jest bardzo prozaiczna, bo jest to dzielenie się obowiązkami domowymi, czy obowiązkami, które wynikają gdzieś tam z opieki nad dziećmi. My z Aleksem od początku, jak zaczęliśmy ze sobą mieszkać, mieliśmy po prostu obowiązki podzielone i to nie jest tak, że jeden robi wszystko, a drugi nie robi nic. Teraz ja przejęłam więcej obowiązków z tego względu, że jestem na... Wiecie, jestem w domu z dzieckiem, nazwijmy to tak, to nie jest urlop wychowawczy, bo już mi się skończył, ale no nie będę wam tego tłumaczyć teraz, to nie na ten filmik. W każdym razie jestem z dzieckiem w domu, więc przejęłam więcej obowiązków, natomiast wcześniej po prostu mieliśmy te obowiązki podzielone tak, że ogólnie robiliśmy to, co lubimy, czyli ja się zajmowałam bardziej sprzątaniem kuchni, bo tam lubię spędzać, wiecie, czas i dużo gotuję. Aleks znowu wynosi śmieci, on nie lubi odkurzać, więc ja odkurzam, ale on znowu wyciera podłogi, więc dało się to jakoś podzielić. Więc jeżeli macie takie wrażenie, że wszystkie obowiązki domowe, wiecie, są na waszych barkach i musicie wykonywać wszystko sami, to warto po prostu z innymi domownikami podzielić się tymi obowiązkami. Ja kiedyś nagrałam wam odcinek 12 prostych sposobów na porządek w domu i tam było właśnie trochę więcej o tym dzieleniu się obowiązkami domowymi, więc serdecznie was do tego odcinka zapraszam, podlinkuję wam go na dole oczywiście, jeżeli nie zapomnę. Kolejny punkt, czyli minimalizm, pozwolił mi odnaleźć jeszcze więcej czasu z tego względu, że pozbyłam się przede wszystkim niepotrzebnych rzeczy, ale też zaczęłam właśnie się zastanawiać nad tym, co ja tak w ciągu dnia robię i czy te rzeczy, które wykonuję, te zajęcia, czy one rzeczywiście są mi potrzebne, coś zmieniają w moim życiu, coś w nie wnoszą. I po takich właśnie generalnych porządkach wszędzie i w głowie i właśnie w otoczeniu najbliższym bardzo dużo czasu zyskałam. Dodatkowo zrobiłam takie ogólne porządki w domu. Nigdy nie miałam jakoś problemu, wiecie, żeby rzeczy mi się z szafy wysypywały, ale też regularnie robię w niej po prostu porządek i pozbywam się, oddaję rzeczy osobom, które bardziej będą tych rzeczy potrzebować. Dzięki temu ja zyskuję miejsce. Jest oczywiście też mniej prania, mniej składania. Ogólnie, wiecie, im mniej rzeczy macie, tym o mniej rzeczy musicie się właśnie troszczyć, serwisować, sprzątać i tak dalej. Więc bardzo serdecznie wam polecam minimalizm i odgracenie się. Pozbycie się też właśnie takich zajęć, które nic do waszego życia nie wnoszą. Po prostu czasami robimy rzeczy, bo jesteśmy przekonani, że tak powinno być, bo tak robią wszyscy, bo tak należy, bo co ludzie powiedzą, a nie mamy na nie kompletnie ochoty, więc zastanówcie się, czy przypadkiem u was tak nie jest, że właśnie skupiacie się i marnujecie swój czas na jakieś rzeczy, które nic kompletnie do waszego życia nie wnoszą i odgracicie przestrzeń i umysł, dzięki temu będzie się wam żyć łatwiej, będzie właśnie mniej rzeczy, które, nie wiem, będą tworzyć wam potencjalnie bałagan, którymi będziecie się musieli zajmować. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. Następnie to, co również pozwoliło mi odzyskać dużą ilość czasu, to po prostu zwolnienie. W tym takim, wiecie, szalonym pędzie życia i dnia codziennego. Może to się takie wydawać, wiecie, dziwne. Jeżeli zwolnisz, no to automatycznie robisz mniej, więc jak, wiecie, mając dużo obowiązków, możesz tego czasu mieć więcej, możesz go zyskać. Natomiast ja po prostu nauczyłam się w końcu odpoczywać. I dla mnie odpoczynek to jest teraz
rzecz święta, szczególnie właśnie mając małe dziecko w domu, to naprawdę każda cenna jest chwila, kiedy mogę sobie na chwilę przysiąść, poczytać książkę, albo mogę wieczorem obejrzeć jakiś film czy serial, naprawdę bardzo to teraz doceniam. My ogólnie, ostatnio czytałam bardzo fajną książkę, o której Wam wspominałam, Nie rób nic, o kulcie właśnie pracy, jak ukształtowały nas poprzednie właśnie stulecia, jeśli chodzi o pracę, o to, że jesteśmy bardzo nastawieni na to, żeby ciągle, wiecie, się doskonalić, żeby ciągle coś robić, żeby ciągle po prostu zwiększały się wskaźniki naszej produktywności i tak dalej. I po przeczytaniu tej książki właśnie doszłam do wniosku, że tak rzeczywiście jest, że ja się nie potrafię nudzić, ja nie potrafię odpoczywać, bo cały czas gdzieś nawet moje myśli są zajęte czymś innym. I teraz staram się właśnie nad tym pracować, żeby znaleźć w ciągu dnia jakiś tam konkretny czas na to, żeby po prostu odpocząć. Staram się też kłaść wcześniej, na ile to jest, wiecie, możliwe, żeby się po prostu wyspać. Kładę się spać wcześniej z tego względu, że ja wcześniej wstaję. O godzinie 6 ja już jestem na nogach, bo po prostu taki tryb życia bardzo mi odpowiada. Im więcej zrobię sobie z rana, właśnie zadbam o siebie, znajdę czas dla siebie, zrobię sobie, nie wiem, maseczkę, trening, zjem pyszne śniadanie. Przed tym, zanim obudzi się mój syn, tym ja się potem przez cały dzień czuję lepiej, bo wiem, że zrobiłam coś dla siebie. Natomiast tu jest też kwestia tego, że każdy powinien swój właśnie plan dnia dopasować do siebie, ale mimo wszystko starać się chociaż chwilę znaleźć na relaks, na odpoczynek. Mi też dużo dają techniki oddychania. Dla kogoś, kto nie ma z tym nic wspólnego, może się to wydawać dziwne, ale takie spokojne, świadome oddychanie rzeczywiście bardzo potrafi właśnie uspokoić umysł i właśnie człowiek w końcu potrafi, wiecie, w tym pędzie życia się na chwilę zatrzymać, skupić na sobie, skupić się na tym, co się dzieje teraz, przeanalizować różne rzeczy i właśnie zrezygnować z tego, co jest dla niego niekorzystne, co ma na niego zły wpływ, co powoduje właśnie brak czasu. I ja bardzo się teraz staram właśnie w tym pędzie życia zwolnić. Było piękne słońce i zaszło, teraz znowu wychodzi, więc jak będzie światło dzisiaj szaleć w odcinku, to wybaczcie. I ostatni punkt, nad którym ciągle pracuję, ale rzeczywiście już efekty widzę, to po prostu odłożenie telefonu. I uwierzcie mi, że dla osoby, która, wiecie, tworzy kanał na YouTube, staram się też tworzyć konto na Instagramie, natomiast Instagramem mi ostatnio jest nie po drodze z tego względu, że widzę tam troszeczkę za dużo sztuczności, za dużo reklam i takiego, wiecie, nacisku, żeby ciągle być lepszym i tak dalej, żeby ciągle coś pokazywać nowego, że po prostu troszeczkę się w tym zagubiłam i staram się właśnie na Instagram teraz zerkać bardzo za rzadko, a sama ostatnio nie publikuję w ogóle, ani mnie nie ma właśnie, wiecie, na Insta Stories, ani też nie dodaję zdjęć. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale mam wrażenie, że też potrzebuję takiego czasu właśnie, żeby po prostu nie publikować nic, żeby w ogóle tam nie zaglądać, albo bardzo, bardzo rzadko. Dziękuję za wszystkie wiadomości, które piszecie do mnie na Instagramie. Staram się odpisywać jak najszybciej. Nie jest to od razu zazwyczaj, z tego względu, że właśnie byłam na Instagramie teraz rzadziej. Natomiast każdą Waszą wiadomość czytam i odpisuję w miarę możliwości. W każdym razie właśnie odłożenie telefonu to była dla mnie największa trudność, z tego względu, że właśnie tworząc kanał i konto na Instagramie, człowiek cały czas był online. Natomiast mnie teraz bardzo zależy na tym, żeby spędzać czas po prostu w realu, żeby uprawiać sport, żeby chodzić na spacery, korzystać z pięknej pogody, jeżeli jest. Wczoraj byliśmy na fajnym spacerze, było po prostu mnóstwo śniegu, bardzo ciężko się szło, ale sprawiło nam to taką frajdę, że na pewno jak jeszcze będzie taki duży śnieg, to na pewno nieraz wyjdziemy na ten spacer, nawet jeżeli będzie bardzo zimno. Staram się jak najwięcej też czasu spędzać z moim synkiem, z tego względu, że wiem, że on rośnie po prostu jak na drożdżach. Od sierpnia pójdzie do przedszkola, jeżeli oczywiście pandemia nie pokrzyżuje nam planów. I też będę go w ciągu dnia widzieć mniej, więc na pewno będę za nim strasznie tęsknić. I wiem, że nie da się drugą osobą, czy chociażby właśnie dzieckiem nacieszyć na zapas, ale staram się to robić. Staram się teraz każdą chwilę wykorzystywać, żeby spędzać czas właśnie razem z nim, czy ogólnie robiąc też coś dla siebie, i odłożenie telefonu mi to umożliwia. Kiedyś byłam po prostu 24 godziny na dobę online. Jak tylko dostawałam jakieś powiadomienie, to starałam się właśnie odpisywać, sprawdzać i tak dalej. Jak dodawałam nowy film na YouTube, to zawsze kontrolowałam, jak się wyświetla,
czy oglądacie, czy nie, czy są już jakieś komentarze. Starałam się na pierwsze kilka komentarzy odpisywać od razu, żeby Wam też dać znać, że ja jestem, że zależy mi na Waszej opinii i tak dalej i że czekam na Wasze komentarze. Natomiast stwierdziłam, że to do niczego dobrego nie prowadzi i ja czułam się coraz bardziej taka, wiecie, przytłoczona tym światem internetowym i też dla niektórych może to brzmieć bardzo, bardzo dziwnie, natomiast tak jest. Ostatnio też czytałam fajną książkę Wyloguj swój mózg, opowiadałam Wam w poprzednim vlogu i tam się dowiedziałam, jak bardzo duży wpływ na depresję ma właśnie korzystanie z social mediów i też zaczęłam się, wiecie, bardziej nad tym zastanawiać i cieszę się, że właśnie staram się ograniczać korzystanie z telefonu. Taka moja żelazna zasada, której się trzymam od początku stycznia, to to, że od 19 już nie patrzę na telefon. Dostaję jakieś powiadomienia, wyświetlają mi się, wiecie, na zegarku, więc wiem, co się dzieje, natomiast nawet jak dostaję powiadomienie, to już nie dotykam telefonu. Też zauważyłam, szczególnie odczuwałam to właśnie w tamtym roku, kiedy byłam właśnie prawie 24 godziny na dobę online, że po prostu nie umiem w nocy zasnąć, jeżeli bardzo, wiecie, późno korzystam z telefonu. To światło niebieskie telefonu tak na mnie wpływa, że mnie bardzo pobudza, rozbudza mnie i zamiast spać ja po prostu rzucałam się po łóżku nawet i przez kilka godzin. Dlatego też 19 to jest moja już teraz żelazna godzina, że po prostu odkładam telefon i mnie nic więcej nie interesuje. Natomiast też nie chciałabym, żebyście odebrali to teraz w ten sposób, że mam gdzieś Wasze komentarze, Wasze reakcje i tak dalej, bo tak absolutnie nie jest. Natomiast staram się właśnie w tym, wiecie, świecie internetowym żyć trochę mniej niż to było wcześniej i rzeczywiście zyskałam bardzo dużo czasu na jakieś, wiecie, ciekawe zajęcia, czy też na obowiązki domowe, bo tych, wiecie, nigdy nie brakuje. Natomiast polecam zrobić sobie taki po prostu detoks od telefonu. Rozgadałam się i to bardzo. Zadyszka mnie troszeczkę łapała, więc film będzie, wiecie, poprzecinany, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Nawet nie zrobiłam łyka mojej herbaty, bo się tak rozgadałam i wkręciłam. Jak widzieliście, jak mogliście usłyszeć, moje porady są bardzo proste. Natomiast tak jak mówię, kiedyś w ogóle nie zwracałam na to wszystko uwagi. Żyłam w jakimś po prostu świecie, nie wiem, stworzonym przez innych, wykreowanym przez innych, stworzonym przez społeczeństwo, gdzie właśnie, a co ludzie powiedzą, a tak musi być, bo nie może być przecież inaczej, bo tak się utarło. Natomiast teraz stawiam przede wszystkim na siebie i po prostu nie interesuje mnie to, że ktoś mi może zarzucić, że nie wiem, że odpoczywam, bo jestem leniwa, bo coś wiecie innego. Przede wszystkim dla mnie jest ważne to, jak się czuję, bo to ma bardzo duży wpływ na otoczenie wokół nas. Jeżeli wy się sami ze sobą dobrze czujecie, jeżeli właśnie potraficie o siebie zadbać, nie tylko o swoje zdrowie, ale też o swoje właśnie samopoczucie psychiczne, o swój odpoczynek i sen, to otoczenie to też odbiera pozytywnie. Też ta reakcja, wiecie, relacja z otoczeniem jest o wiele lepsza. Na przykład mama z dzieckiem, czy wiecie, partner z partnerką. Ma to bardzo pozytywny wpływ na relacje. Ja jestem na to żywym dowodem, dlatego polecam Wam serdecznie właśnie takie drobne zmiany w życiu. A zauważycie, że tego czasu jest rzeczywiście więcej. To nie jest tak, że nagle on zwolni i te dni będą lecieć wolniej, bo tak nie jest. Moje dni nadal mi, wiecie, uciekają między palcami. Natomiast to nie jest na takiej zasadzie, że mam wrażenie, że właśnie tracę swój czas, tylko wręcz przeciwnie. Dni uciekają bardzo szybko, ale są przepełnione masą różnych ciekawych, fajnych rzeczy i to nie są tylko właśnie obowiązki czy robienie czegokolwiek, ale jest to też właśnie przede wszystkim odpoczynek, dbanie o siebie. Więc mam nadzieję, że cokolwiek w tym filmie Wam się tutaj przyda, że miło Wam się słuchało. Jeżeli tak, to wiecie co robić, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na ten temat, czy macie jakieś swoje sposoby, może z czegoś zrezygnowaliście na rzecz tego, żeby właśnie odzyskać swój czas. Jestem bardzo ciekawa, chętnie przeczytam Wasze komentarze i oczywiście prędzej czy później na wszystkie odpowiem, więc piszcie koniecznie. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam, pozdrawiam, ściskam, buziaki, pa, pa. Dzisiaj...